W dniu dzisiejszym Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego po raz kolejny zorganizował dzień otwarty dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. I w jednym miejscu uzyskać informacje i porady od różnych instytucji oraz miejskich jednostek. Między innymi PFRON, ZUS, urzędy skarbowe. Można również skorzystać z informacji, którą udzielają funkcjonariusze Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Mamy badania przesiewowe w zakresie zaćmy, w zakresie słuchu. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się właśnie badanie pod kątem osteoporozy. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle osób chętnych, które będą mogły wstępnie przeanalizować to, czy ta choroba może ich spotkać. W związku z bardzo ogromnym zainteresowaniem tymi badaniami 5 maja w Radzie Seniorów w budynku przy ulicy Księdza Stanisława Stojowskiego 32 odbędzie się kontynuacja tych badań, na które można się również zapisać, a 31 maja będziemy badać słuch również w tym samym miejscu.